Dzień dobry, moi drodzy Państwo. Pragnę Was zaprosić na pilotażowy odcinek lifestyle'owego programu Small Talking. Dzisiaj moim gościem jest tak naprawdę moja znajoma, przyjaciółka, zawodniczka, pięściarka Ewa Brodnicka, mistrzyni Europy, mistrzyni świata Federacji WBO w kategorii super piórkowej. Dzień dobry, Ewa. Dzień dobry. Super piórkowej może teraz nie widać, ale rzeczywiście w tej wadze startuję. Wiesz, jak to jest, zawsze pięściarze muszą zrzucać te kilogramy. Ewa, zawsze pięknie wyglądasz, ale do spraw modowych przejdziemy. Zacznijmy właśnie od tego, czym jesteś dzisiaj ubrana. W koszulce Las Vegas. Dla jednych zmora, dla drugich nie. Dla jednych kojarzy się to miasto i wyłącznie z imprezami i z bóstwem, no, z wakacjami. Z grami hazardowymi. Natomiast dla mnie ta koszulka jest przypomnieniem pięknej przygody, bo w październiku 2020 roku stoczyłam tam pojedynek z Michaelą Majer. Co prawda ten pojedynek przegrany na punkty. No właśnie, on się odbył, Ewa, w takich trochę drastyczno-humorystycznym akcencie. Mogę nawet tak oscylować do słów. Jakim humorystycznym? Gdzie tam był humor? Powiem ci, moja droga, że taki czarny humor. Bo zaczęło się od małego niuansu. Nadwaga. Tak, wiesz co, wagę w ogóle robiłam, można powiedzieć, książkowo i naprawdę nie miałam problemów ze zrzuceniem zbędnych kilogramów, bo trenowałam na Florydzie, gdzie jest bardzo gorąco, w gymie tam nie było klimatyzacji, więc sam sobie wyobraź, że bardzo szybko to wszystko schodziło. No, pojawił się błąd, myśleliśmy, że waga, która była nam zaprezentowana w hotelu, gdzie byliśmy zamknięci, jakby nie mieliśmy możliwości wychodzenia nigdzie już do samego eventu. Okazało się, że ta waga w hotelu pokazuje no niestety mniej niż ta oficjalna. No i tak się zdarzyło, że miałam 400 bodajże gram za dużo na tej oficjalnej wadze. Dostałam godzinę na to, żeby zbić te 400 gram. No i niektórym się wydaje, że to jest, prawda, 400 gram, że to jest mało. Właśnie, jak się zbija właśnie taką wagę przy 400 właśnie gram w przeciągu godziny? Możesz nam zdradzić? Nawet nie miałam godziny, dlatego że musieliśmy busem dojechać z powrotem do To nie mogłaś tych sędziów tam poszarpać? No właśnie, myślę, że tak z perspektywy czasu, wiesz, każdy jest mądry po szkodzie. Natomiast mogliśmy dostać regulaminowo 2 godziny na zbicie tych 400 gram i wtedy pewnie nie byłoby problemu. No tak, zakłada się sauna, dres, robisz trening, wchodzisz pod ciepłe śpiwory. Czasami są to takie specjalne śpiwory, można powiedzieć takie saunowe, które też nagrzewają. Bądź wchodzisz do wanny z bardzo gorącą wodą, z solą, która wyciąga z ciebie jeszcze wodę. Więc to jest dość brutalne. No i podczas tego już drugiego ważenia dodatkowego okazało się, że mam za dużo, no niecałe, nie wiem, 80 gram. No i trener, ja poprosiłam trenera, żeby mi ściął włosy. Trener mi ściął włosy, bo miałam takie bardzo ciężkie, duże warkocze zrobione właśnie tam w Las Vegas i no to trochę pomogło, ale no niestety tam około 50 gram zabrakło i gdybym wiedziała, że już po tym kolejnym wejściu jakby nie pozwolą mi na kolejne jeszcze wejście, to pewnie poprosiłabym trenera, żeby mi w ogóle te włosy zgolił na łyso. Byłam tak zdeterminowana i zmotywowana, żeby oczywiście, żeby zmieścić się w tym limicie wagowym. No błąd przez... Ale z czego to wynikło, Ewa? Wiesz co, przez 15 lat jak uprawiam boks, nigdy nie zdarzyło mi się, żebym się nie... Nigdy, to prawda, nigdy. Nie zmieściła w limicie wagowym. No tak jak mówię, pierwszy wyjazd taki zagraniczny, tak? No tak, pierwszy. Gdzie nie spodziewałam się, wiesz, różne sytuacje się dzieją. Niektórzy zawodnicy, to też są takie czarne historie z zaplecza, niektórzy zawodnicy nie piją wody podanej przez organizatorów. Woda to podstawa. Nie piją, nie jedzą jedzenia, które jest przygotowane, bo boją się zatrucia. Być może nawet, które byłoby przygotowane, wiesz, specjalnie dla zawodnika. Więc różne rzeczy, różne historie się słyszę. No i tutaj ja niestety zostałam, że tak można powiedzieć, nie oszukana, ale sprytnie załatwiona poprzez umieszczenie innej wagi, które pokazywała mi mniej. To całe zajście nie miało później wpływu. Na pojedynek? Na przebieg całego twojego pojedynku z Michaelą Majer. Czy siedziałeś tam gdzieś tak się w głowie? Wydaje. Ja cię znam, ja wiem, że ty jesteś twarda sztuka. Real motherfucker. Tak, ale powiedz mi, czy
Ewa, no niestety gdzieś tam ci to, wiesz, utkwiło. Wiesz co, Amerykanie mają fantastyczne podejście takie psychologiczne do sportu, do w ogóle podejścia do zawodnika i mój trener ze mną to przedyskutował, przepracował i musieliśmy to zostawić. Zajęło nam to godzinę. Musieliśmy przepracować to, że to już jest przeszłość. Nic się nie zmienia. Wychodzimy. Jest cel cały czas taki sam, żeby wygrać walkę. W związku z tym, no, co było, to było. To jest sport. Oczywiście, no, myślałam, że to zakończy się ta walka i ten cały wyjazd na moją korzyść, ale tak, takie jest życie. Czasami piszę inne scenariusze. Absolutnie moje osobiste życie się nie zmieniło. Ten pas nie definiował mnie jako lepszego człowieka czy jako kobietę. Przyjaciele zostali ci sami. Rodzina nadal mnie kocha, wspiera. W związku z tym jakby trzeba sobie tak to tłumaczyć. Tak, to jest sport i chciałabym, żeby też no, z tych moich błędów wyciągali wnioski również inni sportowcy, żeby uważali, jak będą na wyjazdach, ale też chciałabym być takim przykładem też dla osób, które gdzieś przegrają w zawodach, nie tylko w walkach, ale w innych dyscyplinach sportu, że właśnie najważniejsze jest to, jak się potem człowiek podnosi z tej porażki. Wiem, nawet tego pytania zadawać nie muszę, ale czy już w niedalekiej przyszłości planujesz ponowne starcie z Mikaelą Mayer? Tak, mam to nawet napisane u siebie na tablicy. Chciałabym zawalczyć o pasy z Terry Harper w Wielkiej Brytanii i później mieć szansę rewanżu z Mikaelą Mayer. Bo no, walka przegrana na punkty, natomiast... Sprawiedliwe punkty? Niektórzy mówią, że... Wiesz co, no to była walka wyjazdowa, już nie mi to oceniać, natomiast... Wiesz, osoby mi nieprzychylne mówiły, że zostanę znokautowana, że w ogóle nie mam absolutnie żadnych szans, że ona jest na lepszym w ogóle, na innej planecie i nauczy mnie boksu. Ale twój sztab i sama ty dobrze chyba ją rozpracowałyście. Tak, bardzo dobrze ją rozpracowaliśmy i wiele osób było zaskoczonych i mówili, że to była, nawet sam tata powiedział, że to była jedna z moich najlepszych walk. Tak, więc fajnie. I po tej walce tak naprawdę mimo tego, że przegrałam, to czułam się dużo mocniejsza. No, i wróciłam z dużo większą pewnością siebie. I walki twoje oglądałem, tak, tę ostatnią też i nie będę ci mówił, czy byłem w nocy do księżyca, czy też nie. No, decyzja niestety nie była zadowalająca. Ewa, ty jesteś już doświadczoną zawodniczką. Jak wrócić? Bo ty tam powinnaś być, na samym szczycie. Jak wrócić na szczyt, na piedestał, gdzie powinna być Ewa Kleo Brodnicka? Ta sama droga na szczyt jest fascynująca i jest najfajniejsza, bo jak już się jest na szczycie, jak już się ma ten pas, to tam się ustawiają w kolejce osoby, które chcą cię z tego szczytu zrzucić, dać ci kopniaka i no, jest dość duża presja i jest cały czas głód wygrywania, jest cały czas głód utrzymania tego bycia na tym szczycie. Natomiast najfajniejsza jest dla mnie ta droga, więc to jest wtedy taki cel. Ale wpływa na ciebie presja otoczenia, że nie, no jesteś na nie, tapecie? Czy tylko i wyłącznie motywująco. Czy nawet jeżeli są hejterzy, czy są osoby, które mi sprzyjają, to nie zmienia mojego myślenia właśnie na temat tego, co mam robić w ringu, jak mam się przygotowywać, więc to już sobie wypracowałam. Ewa Brodnicka może nam zdradzić, czy jest niesprawiedliwość w sporcie? Jest tak samo jak w życiu. Jest niesprawiedliwość. No słuchajcie, chciałabym powiedzieć, że jest sprawiedliwość, ale wiesz co, właśnie tak jak mówię, trzeba się otaczać ludźmi, którzy są dobrzy. Trzeba taką dobrą energię mieć dookoła siebie. Ja wierzę też, że karma wraca, więc trzeba dobrze w życiu postępować, dbać o siebie, być takim... dobrym dla siebie egoistą, tak? Dbać o siebie nie tylko wizualnie, ale również od środka, odżywiając się, kochać siebie samego. Także to na pewno pomaga w życiu. Czyli nabrałaś pokory? Tak, pójdź na salę treningową, potrenuj chwilę boks i wiadomo, że jak wychodzi się na ceremonię ważenia, czy jak się już tak stoi przed rywalką face to face, gdzie trzeba być pewnym siebie w sporcie, trzeba... Egoistą, żeby, tak? Wtedy mawiałaś. No, trzeba być takim sportowym egoistą i trzeba być mega pewnym siebie. Nie może nic zaburzyć twojej pewności, bo często pięściarze przegrywają w szatni, więc trzeba to... W głowie. To trzeba to wypośrodkować. Głowie, tak. Być egoistą w sporcie,
ale już na co dzień ja jestem miłą dziewczyną z sąsiedztwa. I jak mnie właśnie, wiesz, to jest w ogóle śmieszne, że jak mnie niektórzy znają właśnie z tych wywiadów, gdzie już tam mówię o tej rywalce, co tam jej nie zrobię i w ogóle jak się przygotowywałam, albo widzą mnie z treningów i potem ktoś mnie poznaje, to w ogóle, jak to, możesz w ogóle szpilki nosić, gdy się czasem się pomalujesz i jeszcze można z tobą porozmawiać, więc to są takie fajne momenty. Do tych pytań, do tych twoich odpowiedzi spokojnie, moi drodzy państwo, przejdziemy w następnym, w odpowiednim czasie. Ewa, twoje dzieciństwo przebiegało i ukierunkowane było pod tematyką boksu. Czy coś się musiało takiego wydarzyć, że bądź ty albo twoi rodzice zauważyli, że tak, Ewa, ja już wiem, gdzie ciebie wrzucę. Moje dzieciństwo było pod tytułem... Koleżanek chyba w klasie nie ustawiałaś. Nie, nie ustawiałam. Miałam bardzo fajne koleżanki, także wszystkie pozdrawiam ze wszystkich klas, gdziekolwiek byłam, jak również ze studiów. Także moi rodzice są nauczycielami, byli nauczycielami wychowania fizycznego, więc dzieciństwo pod tytułem sportowym. A boks całkowicie przypadkiem, miałam taką przygodę. No właśnie, właśnie, opowiedz mi o tej przygodzie. Musiałam się obronić. Musimy o tym powiedzieć. Tak, musiałam się obronić przed takim natarczywym adoratorem. Zadałam mu prawy prosty, nie pomagały słowa. No i tata się o tym dowiedział w przypadku od mojego brata i stwierdził, że słuchaj, jak ty sobie poradziłaś z facetem, to w takim razie idziemy na salę treningową, zobaczymy, co z ciebie będzie, czy będziesz sobie radzić w tym sporcie. Tata chciał mnie po prostu jakoś tak ukierunkować, chciał, żebym poszła na studia, właśnie te, co rodzice, na wychowanie fizyczne, więc tak to wszystko się fajnie, płynnie połączyło. Że zaczęłam trenować boks, potem właśnie dostałam się na Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Proszę. I życie się moje zmieniło, bo teraz już mieszkam... Skąd znałaś, jak wyprowadzić prawy, prosty cios? No wychowywałam się wśród braci. Ja mam tylko jedną siostrę cioteczną, ale ona się pojawiła, jest dużo młodsza ode mnie, pojawiła się później, więc ja z chłopakami biegałam po drzewach. Zresztą widać teraz po dzisiejszych moich nogach. Nie chcieliśmy tego pokazywać, tak, od razu mówię, ale słuchajcie, Ewa się rzuca, proszę. Tak, nikt mnie nie bije, ale no, mam mnóstwo siniaków. Zaraz powiem dlaczego, ale to przejdziemy do tego. Czy tylko, to znaczy moi drodzy państwo, ja tylko wiem o tym jednym starcie, o tym też Ewa opowiada mediom, ale może dzięki naszej znajomości zdradzisz jeszcze trochę więcej rąbka tajemnicy, czy tych starć z mężczyznami, nieoficjalnie miałaś więcej, a które były takie najzabawniejsze? Nie wiem, nie pamiętam. Ewa, wyciśnij coś. Nie, to w ogóle to nie jest do wspominania. No zdarzały się jakieś, wiesz, nie będę się wybierać, zdarzały się jakieś sytuacje. Powiem tak, na swoje usprawiedliwienie i to mogą potwierdzić moi rodzice, którzy dobrze mnie znają. Mam dobre serce, nigdy nikogo nie atakuję pierwsza. I albo czasem stawałam w czyjejś obronie, albo czasem ktoś na przykład mnie stalkował i bardzo mnie rzeczywiście prowokował do pewnego zachowania, ale no wiesz, nikomu się nigdy krzywda nie stała, ani mi, ani osobom biorącym udział w różnych wydarzeniach tych freak fightowych. Przypomnijmy, kiedy Ewa pierwszy raz podpisałaś umowę z pierwszym promotorem, tym Xboxing Promotion chyba. Z Maryszem Grabowskim. Tak, Maryszem Grabowskim. Pozdrawiam serdecznie. Który to był rok? 2013, pamiętam. Czy byłaś wtedy świadoma w pełni, że to jest ta dyscyplina sportowa, którą ja chcę uprawiać? I byłaś z nią wcześniej zaznajomiona, jak masz siebie prowadzić nie tylko na ringu, ale też na przykład w mediach? Nie, to nie. Pierwsze pytanie, czy ja wiedziałam, co to jest ta dyscyplina sportowa, to tak, bo uprawiałam boks amatorską i nawet w 2011 roku uprawiałam przez rok czasu kickboxing, więc coś tam kopałam. Coś tam kopałam i od początku myślałam, żeby po karierze amatorskiej przejść na zawodowstwo. Natomiast nie zdawałam sobie sprawy, teraz jest to dużo łatwiejsze, że trzeba tam wchodzić, jak się wywalą drzwiami, to wejść oknem. Bądź kominem. Tak, bądź kominem. Nie wiedziałam, że to jest tak trudne, nie wiedziałam, że promotorzy tak się bronią przed promowaniem kobiet, że jest to tak zdominowane środowisko przez mężczyzn. No bo nie ukrywam, no to jest męska dyscyplina sportu, nie każda dziewczyna tam się odnajdzie. A czy to ci przeszkadza, jak ci ktoś na przykład, Ewa, dojdzie ci jakieś... Ale czas się zmieniły. No słuchaj, to było... Właśnie o to chodzi, żebyśmy zaprezentowali naszym odbiorcom, że to się zmienia, że to odchodzi już w eter, że to, co w czym mężczyźni są dobrzy, też kobiety mogą działać. Oczywiście, zdrowo. Że tak. Nikomu tym krzywdy nie robimy, jest zainteresowanie, ludzie chcą to oglądać, sprzedajemy te walki, można powiedzieć. Również pokazujemy młodym osobom, młodym
młodym dziewczynom, które też do mnie często piszą, wiesz, o sprzęt sportowy, o, no, nawet wysyłają do mnie filmiki, jakim sparring poszedł, więc ja już jestem jedną nogą na końcówce mojej kariery, ale cieszę się, że ta moja trudna droga, bo ja naprawdę nie miałam łatwej drogi, żeby walczyć w zawodowstwie, no ułatwiła innym teraz już bycie na ringach zawodowych, bo teraz mają dziewczyny dużo łatwiej. No i właśnie Mariusz Grabowski wtedy, a to było ponad 7 lat temu, no on jedyny się zgodził na to, żeby przyszła, żeby zakontraktować tak, kobieta w boksie zawodowym. Także chwała mu za to. Jest pokora? Tak, czy do ciebie ktoś tam dojdzie i ktoś z ochrony powie: pani Ewo, podziwiam panią? Wiesz co, czasem są takie śmieszne sytuacje, że na przykład ktoś mnie... Rzuć dwie, bardzo cię proszę. Naprawdę dawno temu byłam z koleżankami właśnie w klubie i gdzieś tam, wiecie, no też piłam sobie drinka, tak? Chociaż bardzo rzadko piję, naprawdę, no sporadycznie. I ktoś podchodzi: ojejku, a ty tutaj? Ja mówię, no tak, nie na treningu, tak, jest druga rano, nie na treningu, więc podchodzili i się pytali, czy w ogóle jak to, że ja tutaj, że ja naprawdę mogę się bawić. W związku z tym no, były takie śmieszne sytuacje, że sportowiec absolutnie nie powinien nawet raz w roku wyjść, widocznie, wiesz, się pobawić. No, nie. A dlaczego? Nie wolno właśnie, o co no chodzi? Właśnie, że, oczywiście, jak się marzycie sportowca, to nie można przesadzać, ale od czasu do czasu trzeba mieć ten luz, wychillowanie się. Ciężko się trenuje 3 miesiące przygotowań i wtedy tak nie ma ani kieliszka winka, ani jakiegoś niezdrowego jedzenia. W związku z tym dajmy trochę pożyć prywatnie. Jakieś sytuacje, wiesz, jeszcze taka kiedyś była śmieszna sytuacja, że chłopak z klubu zagadywał do mnie i mówi, że jestem taka podobna do takiej pięściarki. No normalnie jestem jak sobowtórę. Ja mówię, tak, do której? No i tam pokazywał mi zdjęcia. Ja mówię, no nie kojarzę, rzeczywiście jestem podobna, więc no śmiesznie było, ja się przy tym fajnie bawiłam, również moje przyjaciółki przy tym bawiły, oczywiście nie powiedziałyśmy, że ja to ja, i on był cały czas taki no, zafascynowany, że poznał sobowtóra. To są te, też poznałem sobowtóra, nawet sam się kiedyś do mnie odezwał, mało tego, Ewa, zanim trafiłem do mediów, podjąłem pracę w Anglii i on skończył w tym samym zakładzie pracę 2 tygodnie wcześniej niż ja. I ludzie do mnie podchodzili mówiąc: Robert, wróciłeś? Mówię, mam na imię Arek. O to przepraszam, ale jest pan bardzo podobny do kogoś. Tak. Chciałem się z nim spotkać, niestety chyba się bał. Ewa, to były te śmieszne sytuacje, o których ty wspomniałaś, a jak radzić sobie, ja nie mówię już na ringu, ale jak radzić sobie z twoją profesją, z twoją siłą podczas właśnie takich ścianek, czy gal, czy plejad, jeśli ktoś cię faktycznie frustruje, irytuje i jest w tobie ta złość, że wezmę go zaraz na bok i mu spuszczę. Nie, najlepiej ignorować i opuszczać takie miejsce, bądź no, najlepiej nie dać się sprowokować, tak? Wiem coś o tym, bo dałam się raz sprowokować. Nie dajmy po prostu ludziom momentu do... Do promocji, tak. 5 sekund, 5 minut, żeby się wypromował. Bo wiesz, czasem historia wygląda zupełnie inaczej. Może ktoś nas stalkować, prowokować, atakować naszych bliskich, naszego faceta, przez sekundkę, tak. Naszych trenerów, prawda? No, różne historie mogą się dziać, a później na końcu my wychodzimy jako Właśnie, jak sobie Ewa radzi? Tak, wiesz, powiem ci szczerze, bo... Z hejtem czy z osobami, które nas atakują? Z hejtem osoby, które cię atakują. Bo myślę, że wzięłaś to pod uwagę, że będą osoby nieprzychylne, zawistne, które będą ci źle życzyć. Ewa, ja wiem, jak sobie też osobiście z tym mam poradzić, a jak to wygląda z twojej perspektywy? Szkoda, że jest tyle właśnie hejtu, że nie ma więcej miłości i takiej dobroci do drugiego człowieka, no ale całego świata nie zbawimy. Może będzie lepiej. Kiedyś może będzie lepiej. Wiesz, mnie takie rzeczy nie tykają, nie, w ogóle spływa to po mnie naprawdę różne złe komentarze, nawet ich nie czytam. Czyli uśmiechem reagujesz, bądź odchodzisz od tej osoby. Mam już sposób na to, żeby to właśnie brać na żarty, na śmiech. Natomiast
Smutno mi i obawiam się, co przeżywają osoby, które są słabe psychicznie, słabsze, przepraszam, słabsze Dlatego psychicznie. Pytam się ciebie o radę właśnie do tych osób, no, na które, przykład, właśnie które zastanówmy są słabo się psychicznie. Nawet, komentowanie, że ja akurat wszystko jest ze mną w porządku, jestem zdrowa, mogę mieć dzieci, natomiast na razie ich nie planuję i taka jest moja decyzja. Natomiast no, wyobraźmy sobie, że trafia to na dziewczynę, która nie może mieć dzieci i są komentarze, ty stara jesteś, już powinnaś mieć dzieci i tak dalej, więc takie ataki, no to mi się nie podoba i rzeczywiście na tym ubolewam. Więc ja sobie z tym radzę i zachęcam do tego, żeby robić swoje. Nie czytać tych komentarzy, jeżeli się jakieś pojawiają. Jeżeli jakieś osoby też w życiu realnym nas atakują, to po prostu je ignorować, bo no po co one to robią? Właśnie, żeby zwrócić na siebie uwagę i żeby gdzieś tam może zaistnieć, albo żeby nam dokuczyć, żeby zdeprecjonować nasze osiągnięcia. W którym momencie w swojej kariery ty poczułaś, że nic cię nie ruszy, siłę do przodu? Trudne pytanie, miało być łatwe pytanie. Myślę chyba po zdobyciu Mistrzostwa Świata. O. To był taki moment, gdzie... To była już granica multum, że... To już było, że wiesz, już nieważne, kto coś powie, czy będę miał jakieś trudności, bo często przygotowania, przecież same przygotowania do walki, wyjście do walki to jest czasami naprawdę najprzyjemniejszy moment w przygotowaniu. Jesteś wypoczęty, już jesteś najedzony i często walka jest łatwiejsza niż sparingi z chłopakami, wiesz, na sali. W związku z tym, tak, po zdobyciu Mistrzostwa Świata pierwszy raz stwierdziłam, okej, to już jest to, już taka też spadła presja, osiągnęłam to, co bym chciała. No potem udało mi się oczywiście pięciokrotnie obronić to Mistrzostwo Świata, ale zmienia się też psychika osoby, która właśnie planuje sobie osiągnąć jakiś cel, dochodzi ciężko do tego celu, osiąga go, jeszcze go powiela, więc my babeczki jesteśmy naprawdę silne. Generalnie nie trzeba osiągnąć Mistrzostwa Świata, wiesz, dla mnie to był ten moment, ale dla kogoś na przykład będzie, nie wiem, założę sobie cel schudnięcia 10 kg, tak? Dla kogoś będzie cel regularnie ćwiczyć, nawet 3 razy w tygodniu gdzieś tam wypocić się na macie. Więc dla kolejnej osoby celem będzie założenie rodziny, tak? Nie wiem, czy posiadanie piesków, więc każdy z nas jest mistrzem swojego podwórka i swojego życia. O tym wszystkim, co przed chwilą wymieniłaś, spokojnie. Wiem, że mnie ciśniesz, powrócimy do tego tematu. Jeszcze chciałbym nawiązać właśnie twojego zawodu pięściarskiego. Jacy ludzie pracują z tobą na co dzień? Bo wiadomo, że to wychodząc na ring, przed kadry kamer, to nie jest sama Ewa Brodnicka, tylko to jest sztab ludzi, z którymi ty współpracujesz, przede wszystkim im ufasz i sukcesy zdobywacie wszyscy. Tak, no właśnie, ja teraz sobie tutaj siedzę, w świetle reflektorów, a na cały ten sukces pracuje oczywiście zespół, team. Miałam dość wielu trenerów i każdy z nich dołożył cegiełkę do mojego mistrzostwa. Natomiast w tym momencie mam taki zespół, który jest dla mnie dream team. I jest to amerykański trener z Florydy, Vero Beach, Gus Karen, który no, zmienił całkowicie moje postrzeganie pięściarstwa, nauczył mnie bardzo wielu, ale jest to nie tylko nawet w boksie, ale on mnie też nauczył pewnych sytuacji takich. A czy polski rynek i niuanse bardzo kuleją w porównaniu do właśnie zaraz ci o tym powiem. Nie, jesteśmy dobrze w wielu dziedzinach, tak? Mamy dobrą kuchnię, porównując, wiesz, z Ameryką, jak tam trenowałam. Mamy też dobre przygotowanie fizyczne. Natomiast jeżeli chodzi o trenerów w boksie, mamy też młodych chłopaków, którzy chętnie się uczą. Ja trenuję tutaj w Polsce, podtrzymuję swoją formę z Karolem Landowskim. I rzeczywiście on się też chciał uczyć. To jest młody trener, który słuchał Gasa, który powtarzał później ze mną pewne elementy, więc to była taka ich wspólna praca. No, ale moim głównym trenerem jest Gus Karen i rzeczywiście jest duża różnica w podejściu, w nauce. To musiałbyś naprawdę zobaczyć. To jest
Wiesz co, chociażby w osiągnięciach. Planuje się wybrać kiedyś na twój trening, ale wiesz, boks zawodowy w Ameryce jest mega popularny, tam są duże pieniądze, są duże przygotowania, są największe, najsłynniejsze grupy promotorskie, jak również no, fantastyczni pięściarze. Więc to jest moich dwóch trenerów od boksu i również mam trenera od przygotowania fizycznego, Leszka Pyrkę, który też się zna na suplementacji, też potrafi cię nastawić, jak coś tam się uszkodzi w czasie przygotowania, czyli również dobrze masuje i robi różne terapie, także jakbyście chcieli do tych osób, które wymieniłam, wybrać się na trening, to serdecznie polecam, bo niektórym się wydaje, że to jest jakaś taka bariera, można powiedzieć nawet finansowa, a to są dobrzy trenerzy, którzy również przyjmują po prostu osoby z zewnątrz, nie mają tylko i wyłącznie zawodowych tutaj zawodników. No i ostatnio, daj mi o tym powiedzieć, ostatnio zaczęłam trenować. Tylko nie bij. Zaczęłam trenować, słuchajcie, MMA. I to jest tadam, bo ja przez ileś lat mówiłam, że ja tego nigdy nie będę uprawiać, bo jestem za stara i że jak ja już będę coś uprawiać, to chcę na 100% i że no po co, nie widziałam w ogóle żadnego sensu. Ktoś cię zainspirował, że Ewa, chodź spróbujmy. Nie, nikt mnie nie zainspirował, ja ci zaraz wszystko powiem. Czy po prostu ty się jarałaś faktycznie po swoich walkach, gdzieś obserwowałaś innych zawodników? Słuchajcie, nie będę oszukiwać, nie mówcie nigdy, tak? Że nigdy czegoś nie zrobię, bo nigdy tylko nie krowa nie zmienia zdania. I jestem już po dwóch tygodniach bodajże, bo nawet więcej trenowania i wszystko mi boli, mam okopane nogi dzisiaj, właśnie byłam na Muay Thai, siniaki, pozdzierane stopy. No fajnie się przy tym bawię, trenuję teraz z Kamilem Umińskim, jak również z Rafałem Korczakiem. Nie wiem, czy jeszcze kogoś powinna wymienić, ale trenuję teraz w Alligatores, w klubie w centrum. Jest świetny klub, jak jeszcze nie byłeś, to koniecznie musisz przyjść, bo na macie mnóstwo ludzi, no takich naprawdę z doświadczeniem, no ale nie o tym. Chciałam zmienić dyscyplinę sportu? Nie chciałam, ale taki scenariusz pisze życie, spodobało mi się, jest bardzo ciężko, bo wszystkiego się uczę od początku i po prostu głowa mi paruje. Przez COVID pewnie też nie pojawiały się pewne oferty w boksie, a jak się pojawiały, nie były na tyle interesujące, bo nie ukrywam, że jestem już, tak jak wspominam, na końcówce kariery i chcę walczyć i wyłącznie o pasy, bądź jakiś eliminator do tego, który... Czyli co, komunikujemy jasno, że Ewa Kleo Brodnicka, moi drodzy państwo, promotorzy, chciałaby zawalczyć w MMA. To znaczy nie, chciałabym zawalczyć o pas mistrzowski w boksie, a jeśli chodzi o MMA, na razie zaczęłam trenować i więcej nie mogę powiedzieć. Jak ty sobie radzisz w świecie damskim? Czyli musisz się przekwalifikować ze świata sportów walki do świata dziewczęcego, czyli estetycznego, modowego wyglądu. Czy jest to dla ciebie problem i ty go dostrzegasz? Jeśli tak, to w których aspektach bądź niuansach? Ale czy dla mnie to jest problem? Tak, tak, tak. Nie mam z tym absolutnie problemu. Wiesz co, to jest, uprawiam męską dyscyplinę sportu. Dlaczego ty to ciągle powtarzasz? To już jest możemy tak w ciuchach powiedzieć, to już jest unisex. Nie do końca, ale bo jednak tam spotkasz dużo mniej jednak kobiet niż mężczyzn. Ale to nie zabiera właśnie mi kobiecości i trzeba o tym myśleć. Nie chciałam się nigdy stać taką chłopczycą poprzez uprawianie boksu. Mam oczywiście w tym środowisku mam dużo kumpli, mam dużo kolegów, mam też kilku przyjaciół, osoby bliższe niż tylko koledzy. Natomiast jednak w tym towarzystwie damskim mogę się bardziej wygadać i idę zawsze na jakość. Wiesz, kiedyś miałam dużo więcej znajomych, życie to zweryfikowało i teraz mam, oczywiście mam dziewczyny też ze studiów, mamy taką grupę, z którą się spotykamy, już tam prawie wszystkie są mamami, niektóre są już w ciąży, więc wiesz, no mam to towarzystwo damskie i mam dwie przyjaciółki, które serdecznie pozdrawiam. Jedna jest dla mnie dużej oznamienna, jest dla mnie jak siostra.
więc się dobrze czuję w tym środowisku. Czasami wiesz, na obozie brakuje tego czasu, żeby założyć szpilki, czy mieć na to czas, żeby się pomalować i nie ukrywam, często chodzę bez makijażu, ale ja to lubię. Nie przeszkadza to również mojemu narzeczonemu, bo uważam, że to jest też dbanie o skórę. Wiesz, czasami się też wystawiam się na słońce, mam akurat balkon, na którym jest przez 6 godzin słońce, więc dbam też o witaminę D i dbam o siebie, także kobiecość jest. Rób to, co uważasz za słuszne. I tak zawsze znajdzie się ktoś, kto uważa inaczej. Życie. Prowadzę swoje social media od zawsze sama, chociaż miałam wiele propozycji, żeby to zrzucić ze swoich barków, ale bardzo to lubię. Lubię mieć kontakt tam z kibicami, z ludźmi. I czasem mam natchnienie, żeby napisać, żeby coś przekazać, więc no to właśnie, to jest takie nawet podsumowanie o tym. A to się wzięło skądś, że przez natarczywość ludzką na Instagramie, że... Jeszcze chyba nie urodził się nikt, kto by zaspokoił wszystkich i zawsze ktoś się znajdzie, kto nam obrobi plecy, żeby nie powiedzieć gorzej, więc nie można się tym przejmować, absolutnie nie można się w to wkręcać, trzeba odpuścić i słuchać tylko osoby, które cię kochają, które są tobie przychylne, także nie idźcie w znajomościach na ilość, ani na takie powierzchowne znajomości właśnie z Facebooka, z Instagrama. Stąd u mnie jest okrojony Facebook. Tylko na takie osoby, które przyjadą o 3 nad ranem, jak będziesz płakać, które cię gdzieś skądś z jakiegoś miejsca wyciągną, uratują. Więc ja mam tylko i wyłącznie takich przyjaciół i ja jestem dzięki temu bogatą osobą i mega szczęśliwą. Jeszcze na sam koniec naszego posiedzenia. Wiem, że tak samo jak ja, ty też posiadasz dobre serce i gdy tylko masz taką możliwość, pomagamy osobom, którzy na co dzień takiej pomocy, wsparcia poszukują. Dzisiaj, moi drodzy Państwo, poprosiłem, w sumie nie musiałem prosić, bo wiem, że się na wszystko... Nie musiałeś zmuszać. Tak, nie musiałem cię zmuszać. Dzisiaj, moi drodzy Państwo, Ewa ma ze sobą... pewien podarek, który chcemy przeznaczyć na licytację. Jeszcze nie wiemy dokładnie dla jakiej dziewczynki bądź chłopca, ale o tym wszystkim, moi drodzy Państwo, będziecie sobie mogli prześledzić te poczynania u mnie na fanpage'u, u Ewy bądź podczas oficjalnego profilu telewizji. Myślę, że możemy zaprezentować teraz tę koszulkę. Przywiozłam ze sobą koszulkę, którą osobiście podpiszę i warto pomagać. Mam nadzieję, że osoby z dobrymi sercami sięgną do kieszeni, do portfeli i kupią za dobrą cenę, żeby pomóc, właśnie wspomóc osoby potrzebujące. Także bardzo dobrze, że miałeś taki pomysł, wyszedłeś z inicjatywą i tyle, no, pomagajmy. Ewa, myślę, że teraz możemy śmiało zaprezentować tę koszulkę, którą przywiozłaś dzisiaj do naszego studio. Moi drodzy podpisana Państwo... Podpisana własnoręcznie. Tak, podpisana własnoręcznie, moi drodzy Państwo. Ta oto koszulka będzie przekazana na aukcję licytacyjną. Dana osoba może śmiało ją wylicytować. Jest sygnowana, jak sami widzieliście, imieniem i nazwiskiem Ewy Kleo Brodnickiej. Ewa, jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec. Myślę, że też szczęśliwy nabywca bądź nabywczyni będzie chciała się dowiedzieć, czy krąży jakaś ciekawa historia związana właśnie z tym. Tak, słuchajcie, to koszulka nie dość, że podpisana, to jeszcze ma historię, dlatego że brała udział w przygotowaniu do pojedynku. To były początkowe walki, natomiast to są właśnie koszulki z obozów, więc była ze mną na obozie, przetrwała. Ale jest w dobrym bardzo stanie, jest podpisana i to jest taka, można powiedzieć, perełka kolekcjonerska, także to się zawsze dobrze gdzieś tam, można powiedzieć, rozchodzi po internecie, również rękawice często są dawane na aukcje charytatywne, także niech to naprawdę przysłuży się osobie potrzebującej. Przypomnę jeszcze tylko, że to jest rozmiar M, ale myślę, że tutaj rozmiary tych koszulek nie grają żadnych, moi drodzy Państwo, roli, tylko liczy się, tak jak Ewa powiedziała, cel dobrego serca. Ewa, dziękuję Ci ślicznie, że poświęciłaś swoją uwagę, czas, aby no, dzisiaj uczestniczyć podczas pierwszego odcinka programu Small Talking. Jakim cytatem w życiu się kierujesz? I możemy właśnie tym cytatem zakończyć dzisiejszy program.
Nigdy się nie poddawaj różnymi cytatami. Ewentualnie naszym wspólnym, który brzmi: nigdy nie mówimy, moi drodzy Państwo, nigdy. Trzeba walczyć, dążyć do swoich celów. Jeśli coś, co się kocha, przykładem jest Ewa Brodnicka, można dojść na sam piedestał. Oczywiście Ci życzę, abyś wróciła tam, gdzie w sumie Twoje miejsce należy. I dziękuję Ci ślicznie, Ewa, że się dzisiaj pojawiłaś w programie. Dziękuję. Do widzenia Państwu.